Witam panie i panowie, Solwidro z tej strony waszych ekranów. Jeśli czekacie na Hitmana 2, to mam dla was całkiem intrygujące wieści. Otóż IO Interactive zapowiedziało właśnie, że premierze najnowszej części Przygód Agenta 47 będzie towarzyszyło DLC nazwane Legacy Pack. W jego skład będą wchodziły wszystkie etapy dostępne w części z 2016 roku, a więc znów będziemy mogli odwiedzić chociażby Paryż czy Sapienzę. Oprócz poprzednio znanych celów, mapy te zaoferują wszystkie ulepszenia wprowadzone w dwójce, takie jak nowy system punktacji i ulepszoną sztuczną inteligencję przeciwników. Jaka jest cena tego pakietu, zapytacie? Ano, nie wiemy. Twórcy obiecują jednak, że jeśli jesteście posiadaczami poprzedniej odsłony, to cały pakiet otrzymacie za darmo, jeśli oczywiście zakupicie dwójkę na tej samej platformie co jedynkę. Cóż, pozostaje nam jedynie czekać na premierę 13 listopada, aby przekonać się, ile przyjdzie nam zapłacić za samo DLC, jeśli się na nie zdecydujemy. Panie i panowie, proszę powstać i wcisnąć F, aby oddać hołd. Microsoft ogłosił właśnie, że Forza Horizon 2 zniknie już niedługo ze sprzedaży cyfrowej. Mimo iż sama gra do najstarszych nie należy, gdyż jej premiera odbyła się 30 września 2014 roku, to gigant z Redmond uznał, że jej czas dobiegł końca. Oczywiście nie oznacza to, że nie będzie można w nią grać. Tak samo jak w przypadku Horizona 1, również i ta część będzie nadal dostępna do pobrania, jeśli macie ją już zakupioną. Oprócz tego do 15 września grę można przypisać do swojego konta dzięki usłudze Games with Gold za darmo, jeśli natomiast chcecie ją kupić, to macie czas do 30 września tego roku. Z jednej strony ma to sens, gdyż Forza Horizon 4 nadjedzie już 2 października i Microsoft pewnie woli nas w cudzysłowie zachęcić do kupna właśnie tej części, choć należy pamiętać, że wiele innych serii, takie jak Halo czy Gears of War, nadal są dostępne do kupienia, mimo iż jesteśmy już na odpowiednio 5 i 4 części wymienionych serii. Jeśli macie ochotę, to rocznicowa wersja Horizona 2 na 10-lecie serii Forza jest dostępna do kupienia za 80 zł w Xbox Store. Hashtag not sponsored. Brakowało wam thrillerów i horrorów w waszej bibliotece gier? Cóż, już niedługo będziecie mogli dodać do niej kolejne, gdyż Transference od Ubisoftu właśnie otrzymało datę premiery. Jeżeli nie jesteście zaznajomieni z tytułem, to śpieszę wyjaśnić, iż produkcja powstała przy współpracy ze Spectre Vision i Elijah Woodem, stawia nas przed zadaniem rozwiązania tajemnicy rodziny Hayes. Aby tego dokonać, będziemy obserwować akcję z trzech perspektyw: Raymonda, jego żony Kate oraz ich syna Benjamina, rozszyfrowując kolejne fragmenty układanki. Podczas gry poznamy myśli i przeżycia wszystkich postaci, wyjaśniające, co sprawiło, że zachowywali się w taki, a nie inny sposób. Dzięki temu będziemy w stanie brnąć dalej w fabułę i rozwiązywać kolejne zagadki, pozwalające nam odkryć skrzętnie skrywaną historię zepsutej rodziny. Całość będziemy mogli podziwiać w VR-ze lub bardziej klasycznie. Premiera odbędzie się 18 września tego roku. Transference to nie jedyna produkcja, która otrzymała dziś swą datę premiery. Serwis Eurogamer poinformował, że kickstarterowy projekt i duchowy następca Ultima Underworld o tytule Underworld Ascendant otrzymał właśnie dzień, miesiąc i rok wydania. Dla wszystkich nieobeznanych z tematem wyjaśniam, iż jest to RPG akcji osadzone w stygijskiej otchłani, czyli settingu znanym właśnie z Ultimy, którym gracz podczas zwiedzania rozległych lochów będzie walczył o przeżycie z różnymi frakcjami i monstrami. Tytuł ten wyjdzie jedynie na PC, a premiera została ustalona na 15 listopada tego roku. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, co was zainteresowało. Jeśli zdarzyło się coś według was ciekawego, co nie znalazło się w dzisiejszym odcinku, podzielcie się tym w komentarzach. Tymczasem ja jestem Solwidro, do usłyszenia.